Dramatycznego odkrycia dokonali uczestnicy konferencji, którzy podziwiali nową elewację kościoła S.W. Jana w Gdańsku w zaułku przy ścianie leżało ciało mężczyzny. Miał obrażenia twarzy i dłoni. W opuszczonym kiosku znaleziono ciało 55-latka. Informacje o wydarzeniu otrzymaliśmy na platformę Twoje Info. Konferencję kończącą prace konserwatorskie w kościele S.W. Jana w Gdańsku zorganizowano w środę przed południem. Kiedy jej uczestnicy oglądali odnowioną elewację, ktoś zauważył ciało mężczyzny leżące w zaułku budynku. Na miejsce natychmiast przyjechał prokurator. Choć mężczyzna miał rany twarzy i dłoni, wstępne wykluczono udział osób trzecich. ASP Karina Kamińska z KMP w Gdańsku wyjaśniła nam, że do obrażeń najprawdopodobniej przyczyniły się zwierzęta. Wiele wskazuje, że mężczyzna umarł dobę wcześniej. Wtedy też był ostatni raz widziany przez osoby opiekujące się kościołem, wyjaśnia policjantka.